Wyobraź sobie zapierające dech w piersiach widoki, górskie potoki, lasy pełne dzikich zwierząt i szlaki, które prowadzą do najpiękniejszych zakątków Beskidu Żywieckiego. Ten region to raj dla miłośników wędrówek. W dzisiejszym filmie zabiorę Cię w podróż po miejscach, które urzekły mnie od pierwszego wejrzenia. Przygotuj się zatem na niesamowitą przygodę i odkryj malownicze miejsca w Beskidzie Żywieckim. Naszą wędrówkę rozpoczynamy w miejscowości Rycerka Górna Kolonia, skąd wyruszamy na podbój Wielkiej Raczy, jednego z najpiękniejszych szczytów Beskidu Żywieckiego. Czas przejścia to około 2 godziny, a dystans to niecałe 5 km. Czyni to Wielką Raczę idealnym celem na wycieczkę dla całej rodziny. W drodze na szczyt możemy podziwiać piękne krajobrazy i zachwycać się urokami gór. Ba, nawet można sobie przysiąść, zjeść jabłko i pomyśleć o ciekawostkach związanych z tym szczytem. A jedna z nich dotyczy jego nazwy. Otóż ponoć nazwa Wielka Racza pochodzi od słowa raczyć się, a jej historia jest związana z wielką ucztą, którą Komorowscy i ich węgierscy adwersarze urządzili na granicznym wierzchołku po zakończeniu swych sporów. Podczas biesiady mocno raczyli się winem. Wy zaś możecie uraczyć się posiłkiem w malowniczo położonym schronisku. Widoki, jakie rozpościerają się z Wielkiej Raczy, są po prostu niesamowite. Zarówno wiosną, jak i zimą panorama po prostu zapiera dech w piersiach. Na szczycie warto poczekać na zachód słońca. To widok, którego nie sposób zapomnieć i który z całą pewnością zostanie z Wami na długo. Zatem, jeśli chcecie doświadczyć niezwykłej przygody i poznać piękno górskiej przyrody, to koniecznie musicie wybrać się na Wielką Raczę. Kolejnym celem naszej wędrówki po Beskidzie Żywieckim może być Krawców Wierch. To miejsce, które przyciąga turystów swoim urokiem i malowniczymi krajobrazami. Ale właśnie, Krawców Wierch czy Krawcowy Wierch? Jak myślicie? Skontaktowałem się kiedyś z ekipą ze schroniska i okazało się, że bardziej krawcowy niż krawców, ponieważ wedle legendy w okolicy mieszkał jeden krawiec, słynął on z szycia pięknych kożuchów. Właściciel tych ziem, który zobaczył krawca w takim stroju, poprosił o wykonanie identycznego kożucha dla siebie. Efekt prac krawca był tak niesamowity, że właściciel zdecydował się podarować mu całą polanę. Dzięki temu krawiec mógł latem wypasać tam swoje owce, a zimą w szałasie tworzyć kolejne dzieła sztuki w postaci pięknych kożuchów. Wybierając się na szczyt, polecam szlak żółty prowadzący z uroczej miejscowości Glinka. Idąc nim, można zanurzyć się w piękno Beskidu Żywieckiego, podziwiając wspaniałe krajobrazy. Szlak żółty jest oczywiście jednym z wielu, które prowadzą na szczyt. Przejście nim zajmuje około 2 godziny, a dystans to mniej więcej 5 km. Na początku trasy idzie się po drodze asfaltowej, mijając zabudowania. Następnie podejście prowadzi na zbocze Kubiesówki. W tym miejscu warto się zatrzymać i odwrócić. A to wszystko z uwagi na to, że za plecami roztaczają się wspaniałe widoki na szczyty Beskidu Żywieckiego. Krawców Wierch jest szczytem, który znajduje się na grzbiecie górskim należącym do europejskiego działu wodnego. Oznacza to, że wody spływające na stronę polską trafiają do Morza Bałtyckiego, a te, które spływają na słowacką stronę, trafiają do Morza Czarnego. Każdy, kto wybiera się na Krawców Wierch, powinien wiedzieć, że schronisko na Hali Krawcula jest wyjątkowe. To właśnie tam, wśród malowniczych krajobrazów, można zaczerpnąć odrobinę spokoju i odpocząć po długiej wędrówce. Mnie wyjątkowo podoba się to miejsce, zatem polecam Wam przysiąść sobie przy szałasie i popatrzeć na zachód słońca. Jest naprawdę klimatycznie. Kolejnym interesującym miejscem do odwiedzenia w Beskidzie Żywieckim jest szczyt o nazwie Polica. Jego nazwa pochodzi z języka Wołochów i pierwotnie oznaczała półkę, na której przechowywano sery w bacówce. Jest to piękny szczyt położony na wysokości 1369 metrów nad poziomem morza. Należy on do masywu Babiogórskiego i oferuje zapierający dech w piersiach widok na Tatry oraz Babią Górę. Co ciekawe, idąc w połowie maja szlakiem niebieskim z przełęczy Zubrzyckiej, możecie jeszcze trafić na spore ilości śniegu. Inna ciekawostka jest taka, że grzbietem Policy w latach 1918-1920 poprowadzona była galicyjsko-węgierska granica. Grzbiet ten podczas II wojny światowej był też częścią granicy między Słowacją a Generalnym Gubernatorstwem. Z miejscem tym związany jest również tabakowy chodnik, dawna droga przemytników, którzy szmuglowali tytoń z Galicji na Węgry. Podsumowując, Polica to jedno z fajniejszych miejsc w Beskidzie Żywieckim, które zdecydowanie warto odwiedzić. Widoki są piękne, a wędrówka jest relaksująca i pozwala na oderwanie się od miejskiego zgiełku i codzienności. Jest to idealne miejsce dla miłośników górskich wędrówek, którzy chcą spędzić czas na świeżym powietrzu i cieszyć się urokami przyrody. Jeśli szukacie kolejnego miejsca, które warto zobaczyć w Beskidzie Żywieckim, to Hala Rysianka będzie właściwym kierunkiem. To wyjątkowe miejsce, gdzie znajduje się klimatyczne schronisko oraz rezerwat przyrody. Dojście na tą halę to prawdziwe doświadczenie, pełne przepięknych widoków. Gdy już dotrzecie na miejsce, usiądźcie na jednej z ustawionych ławek i zrelaksujcie się. Podziwiajcie widoki na Babią Górę, Tatry, a także Wielką i Małą Fatrę. To wyjątkowa okazja, by choć na chwilę zatopić się w pięknie otaczającej przyrody Beskidu Żywieckiego.
Ciekawostką jest, że nazwa hali prawdopodobnie ma związek z dawną obecnością rysia w tym rejonie. Te piękne zwierzęta były kiedyś bardziej rozpowszechnione w Beskidzie Żywieckim. Po wyczerpującej wyprawie w Beskid Żywiecki warto zahaczyć o dwa bonusowe miejsca, które zapewnią Wam pełen relaks i rozrywkę. Pierwszym z nich jest Jezioro Żywieckie, malowniczy zbiornik retencyjny na rzece Sole. Leży on na granicy Kotliny Żywieckiej i Beskidu Małego. Jezioro zajmuje około 10 km2, dając wiele możliwości dla osób aktywnych, które kochają sporty wodne. Wokół zbiornika znajduje się mnóstwo wypożyczalni sprzętów wodnych, gdzie można wypożyczyć rowerki wodne, kajaki czy żaglówki. Amatorzy mocniejszych wrażeń mogą spróbować swych sił w kitesurfingu, windsurfingu czy nawet paralotnictwie. Jezioro to idealne miejsce na wypoczynek dla całych rodzin oraz grup przyjaciół, którzy chcą spędzić czas w pięknej i cichej okolicy, która jest oddalona od miejskiego zgiełku. Tuż obok Jeziora Żywieckiego znajduje się drugie jezioro, mianowicie Międzybrodzkie. Okalające jezioro góry tworzą niesamowitą scenerię, która może zachwycić. W mojej opinii jest bardziej malowniczy niż jego żywiecki odpowiednik, a widokami bardzo przypomina górskie jeziora we Włoszech. Choć jest to zbiornik zaporowy, to Jezioro Międzybrodzkie jest idealnym miejscem na wypoczynek i rekreację. Wokół jeziora znajdują się także liczne ścieżki rowerowe i piesze, idealne dla miłośników outdooru. Nie zapomnijcie również odwiedzić zapory Porąbka, która jest prawdziwą perełką inżynierskiej sztuki i jednocześnie nawiązuje do historii Polski, a to z uwagi na to, że projekt konsultowano z Gabrielem Narutowiczem. Po długiej wędrówce po malowniczych szlakach Beskidu Żywieckiego warto zakończyć swój dzień w jednej z urokliwych miejscowości tego regionu. Znajdziecie tam tradycyjną architekturę oraz pyszne regionalne potrawy. Z pewnością też wrażenia z Beskidu Żywieckiego zostaną Wam na długo w pamięci i będą inspiracją do kolejnych przygód w górach. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku i pamiętajcie, nie siedźcie w domu, tylko idźcie w góry. Ciao!